Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w nowym dniu i w ogóle w nowym filmie. Pozwólcie, że założę sobie kaptur na głowę i przepraszam w ogóle, że tam jem coś, gadając do Was, ale tak naprawdę nie jem, mam tylko taką tabletkę. Mam podrażnione gardło od kataru i wysycha mi po prostu śluzówka w gardle i wziąłem sobie taką tabletkę, która zapobiega temu. No także muszę w zasadzie to, muszę mnie, także przepraszam Was za to. Wiem, że to jest nieładne, może nawet niegrzeczne, gadać do kogoś i jednocześnie ssać jakąś tam tabletkę, ale zaraz skończy się ta tabletka i już po prostu już nie będę Was wkurzać. Moi drodzy, założę sobie kaptur. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, bo jest w tym momencie 6 albo 7 stopni ciepła tutaj w Edynburgu w Szkocji i jest naprawdę zimno, a jeżeli się nie ma włosów tak jak ja, to uwierzcie mi, że jest naprawdę zimno. Ja wiem, że niektórzy łyści faceci chodzą nawet w zimie bez czapek, ale ja tam wolę jednak zakrywać głowę. A dlaczego o tym wspomniałem, że pozwólcie, że założę kaptur? Może powiem taką krótką historię, albo powiem inaczej to. Jest takie powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą. Riposta na to jest, nie szata zdobi człowieka. Ale wydaje mi się, że jednak to powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą, jest jakby takie mocniejsze, mocniejsze od tej riposty. A dlaczego tak mi się wydaje? Człowiek uczy się całe życie i ja właśnie się tego nauczyłem, że jednak jak cię widzą, tak cię piszą, nadal funkcjonuje to mocno w społeczeństwie, nadal jest to mocno zakorzenione niestety w społeczeństwie. A ja spotkałem się z tym i nauczyłem się właśnie tego, bo tu zacząłem mówić, że człowiek uczy się całe życie. I ja się właśnie tego nauczyłem w ostatnich dniach, kiedy występując z kapturem na głowie na moim kanale YouTube, byłem po prostu hejtowany, no byłem hejtowany, obrażany. I tym podobne rzeczy. Nie, i nie dlatego byłem obrażany, że mam kaptur na głowie. To nie było tak, że o, ma kaptur na głowie, będziemy go obrażać. Mówiłem tam dość na temat, no dość kontrowersyjnie na pewien temat. Mówiłem, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć ten film, czy te filmy, bo to były takie dwa dość kontrowersyjne filmy, to gdzieś tutaj, gdzieś one są tutaj. Link też dam do opisu na wszelki wypadek. Jakby ktoś miał ochotę, zachęcam. Będziecie widzieli, o co chodzi w tych kontrowersjach. Także moi drodzy, ludzie wściekli na mnie, że ja mam inne zdanie. Nie wszyscy, bo oczywiście spotkałem się z bardzo dużą przychylnością i po prostu z konstruktywną krytyką i z ludźmi, z którymi się naprawdę bardzo przyjemnie dyskutowało poprzez komentarze. Ale ci ludzie, którzy mieli odmienne zdanie od mojego, po oglądnięciu 20% filmu, czyli nie oglądając filmu do końca, no bo film miał prawie 15 minut, a średni czas oglądania był coś niewiele powyżej 3 minut. No około 4 minut, no. Około 4 minut, także jakieś 25% filmu ludzie oglądali. Z reguły właśnie ci, którzy pisali obrażające komentarze. W ogóle nie na temat, bo nie pisali nic na ten temat, o czym ja mówiłem w tym filmie. Tylko zobaczyli kaptur na mojej głowie, zobaczyli czapkę z daszkiem na mojej głowie. I po prostu zaczęli się z tego wyśmiewać, że jestem jakimś tam, jak oni to mówili, pajacem, dzbanem, jakieś takie, tego typu rzeczy. Czyli po prostu jest to taki ewidentny przykład oceniania człowieka poprzez pryzmat tego, jak on jest ubrany, jak go widzą. Niestety, no tacy jesteśmy ludźmi, jesteśmy wzrokowcami, to wszyscy, no szczególnie faceci, podobno. Ja jestem wzrokowcem, ja się przyznaję do tego, niestety, ale... Ale staram się, że tak powiem, w umiarkowanym stopniu to praktykować. Moi drodzy, zastanawiam się, co by w takiej sytuacji ci ludzie, którzy oceniali mnie poprzez to, jak ja jestem ubrany i poprzez to, że mam kaptur na głowie lub go nie mam, co by powiedzieli, jakby zobaczyli... Bo kiedy ja chodziłem na studia, to już było ze 20 lat temu, miałem między innymi wykłady z prawa. Nie jestem prawnikiem, tylko miałem po prostu wykłady z prawa, bo na moim kierunku też były wykłady z prawa. I doktor prawa, tak na marginesie pozdrawiam go, bo wspaniały człowiek,
i no nie chcę wymieniać nazwiska, ale wspaniały człowiek, może mnie jakoś ogląda albo obejrzy kiedyś. I znany prawnik w Krakowie teraz, po tych 20 latach on już jest naprawdę znany. I on wtedy przyjeżdżał na tak zwanym ścigaczu, czyli taki motor, tak, to pewnie wiecie, co to jest ścigacz. On przyjeżdżał na ścigaczu w skórze, też później chodził nawet nieraz po korytarzach uczelni z kapturem na głowie. Nie wiem, czemu zakładał, po prostu chyba tak lubiał. Wiedzę ma niesamowitą i wiem, że do dziś, chociaż on już jest 20 lat starszy, wiem, że do dziś on też tak się ubiera. Chodzi owszem w garniturach czasami, jak ma widocznie ochotę na to, ale chodzi również jak jakiś młodzieniec, tak? Chodzi z kapturem na głowie, chodzi z czapką bejsbolówką na głowie, a jest jednocześnie znanym i świetnym prawnikiem. Więc ciekawe, jakby go ocenili, czy też by mówili na niego pajac, dzban? Ciekawe. Także no tak to niestety jest w tym naszym świecie. Ja nagrywam film o czym innym, a ludzie, którzy się nie zgadzają z tym, co ja mówię, śmieją się z mojego wyglądu, obrażają mnie, żeby mi jakoś tam dopiec, tak? Żeby mi dopiec, że mam inne zdanie. Jakby, no nie wiem, czemu tak się dzieje, ale może dlatego, że po prostu mają gorszy dzień akurat w tym momencie i wyładowują się na mnie. Nie tylko na mnie, bo ja wiem, że na YouTubie jest hejt i na YouTubie każdy dostaje kopa, tak? Każdy dostaje kopa i nóż w plecy, prędzej czy później od kogoś. No tak chciałem po prostu tylko to skomentować, że no nadal żyjemy w takim świecie, że ubiór często definiuje człowieka. Znaczy, ja jestem przeciwnego zdania. Ja nigdy nikogo nie określam po ubiorze. Dla mnie po prostu człowiek jest człowiekiem i po jego czynach ja rozpoznaję człowieka, po tym jak się wypowiada, po tym jakiego słownictwa używa, po tym co sobą reprezentuje w sposób taki niewizualny. No dobrze, zgadzam się, przyjdziesz na rozmowę o pracę, to nie przyjdziesz w łachmanach, tylko ubierzesz garnitur. Zgadzam się z tym w 100%. No ale nagrywasz film na YouTubie, umiesz się wypowiadać powiedzmy na jakiś temat, czy tam jesteś ekspertem w jakimś temacie, i ludzie nie słuchają tego, co ty mówisz, tylko patrzą na ciebie, jak wyglądasz. I w ten sposób oceniają twój film. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Nigdy chyba tego nie zrozumie. Zresztą nawet nie próbuję tego zrozumieć, bo psychologia ludzkich zachowań jest naprawdę dość skomplikowana. Nie jest to moja dziedzina. Ja tam w innym kierunku studiowałem, więc nie znam się na tym. No tak chciałem po prostu sobie z wami pogadać. Powiedzieć wam o tym zjawisku, o którym pewnie już wiecie. Dobra, nie będę przedłużać. Trzymajcie się. Zapraszam na następny film. Hej.